W roku 2021, jak co roku, zostały zatwierdzone zmiany cen taryf ciepła. Dla przypomnienia, takowe zmiany są dwa razy w roku, w styczniu i w lipcu. 26 stycznia została już zatwierdzona taka taryfa dla ciepła decyzją prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. W tabelach pokazane jest, jakie przedsiębiorstwo energetyczne stosowało ceny. Druga lipcowa taryfa, która była zatwierdzona 15 czerwca też przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, dotyczyła zmiany cen zakupu ciepła u źródła, czyli w elektrowni Jaworzno-2. Podsumowując, ceny taryf ciepła uległy podwyżce średni wzrost cen to około 6%.